kolejnym webinarium z serii PFRON wspiera dostępność. Jest to już szóste webinarium, tym razem poświęcone kwestii dostępności w edukacji. Naszymi dzisiejszymi prelegentami będą Państwo, którzy odniosą się właśnie do tematu dostępności w edukacji. Jako pierwszy zaprezentuje nam temat procedury składania wniosków na brak dostępności i stronę dostępność.pfron.org.pl pan Łukasz Iwancio, naczelnik Wydziału do Spraw Postępowań Skargowych w Departamencie do Spraw Dostępności PFRON. Następnie szanse i bariery w edukacji oczami rodzica zaprezentuje pani Małgorzata Bulczak. Jako kolejnym prelegentem będzie pan dr Maciej Jabłoński, kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i zaprezentuje temat Jesteśmy tak silni jak nasi najsłabsi uczniowie, czyli o kompetencjach uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie sytuacji kryzysowych. I jako ostatni prelegent o temacie dostępności w szkole na przykładzie publicznej szkoły podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu opowie pan dyrektor Mirosław Śnigórski. Ja się nazywam Agnieszka Drewniak i jestem ekspertem do spraw dostępności w PFRON i będę miała przyjemność prowadzić dzisiejsze spotkanie. Zapraszam zatem pierwszego z prelegentów, pana naczelnika Łukasza Iwancia. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj dołączyliście Państwo do naszego webinarium, postanowiliście wziąć w nim udział. Pozwolę sobie udostępnić ekran. Tak, przepraszam Panie Łukaszu, jeszcze chciałam tylko dodać, że mamy oczywiście dostępnego tłumacza polskiego języka migowego i na czacie mają Państwo też dostęp do napisu, ścieżkę dostępu do napisów na żywo. Bardzo proszę, przepraszam. Dobrze, ja w międzyczasie już udostępniłem ekran. Jeżeli tutaj są jakiekolwiek problemy techniczne, to proszę o sygnał. Pozwolę sobie jeszcze tylko delikatnie zmniejszyć ekran tak, żebyście Państwo mogli jak najlepiej go widzieć. Chciałem krótko przedstawić informację o tym, jak prawidłowo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, skargę na jej brak. Omówię dwa obszary, dostępność architektoniczna i dostępność informacyjno-komunikacyjna, bo tylko tymi obszarami może zajmować się prezes zarządu PFRON w ramach postępowania skargowego. Co zrobiłem? Chciałbym to przedstawić na przykładzie tych formularzy, które przygotował fundusz, tak żeby Państwu w jak najbardziej dogodny sposób było korzystać z uprawnień do dostępności. Wystarczy, że wejdziemy na stronę pfron.org.pl i klikniemy w zakładkę z logiem dostępności. Ona przekierowuje nas na stronę specjalną dotyczącą dostępności, to jest strona dostępność.pfron.org.pl. Na tej stronie możecie Państwo uzyskać informacje na temat systemu wsparcia dostępności w Polsce, zbliżającej się konferencji, ale także właśnie na temat postępowania skargowego. Wystarczy, że klikniemy w zakładkę dotyczącą właśnie postępowania skargowego i tutaj pojawiają nam się trzy instrumenty. Pierwszy instrument: informacja o braku dostępności. Taką informację może złożyć każdy do podmiotu publicznego, na przykład publicznej szkoły, o tym, że szkoła jest niedostępna. Nie ma absolutnie jakiegokolwiek wymogu, żeby to była osoba ze szczególnymi potrzebami. To może być dosłownie każdy. Takiej informacji wystarczy wskazać właśnie, jakie napotykamy bariery. Nie musimy mieć żadnego interesu faktycznego, prawnego. Natomiast co ważne, złożenie takiej informacji nie uprawnia nas do tego, żeby potem złożyć skargę na brak dostępności. Także to jest tylko i wyłącznie narzędzie informacyjne, żeby ten podmiot, szkoła, dowiedziała się o tym, że jest niedostępna. Jeżeli potrzebujemy skorzystać z jakiegoś podmiotu, a tego nie możemy zrobić albo jest to dla nas trudne, na przykład mówię tutaj o edukacji, rozpoczyna się rok szkolny, dla wielu dzieci to jest zupełnie nowa przygoda, tak? Rozpoczynają swoją edukację w pierwszej klasie, czy to w zerówce, czy po prostu zmieniają szkołę i potrzebują dostępności.
rodzic dziecka, które jeszcze nie ma zdolności prawnych, może jako przedstawiciel ustawowy z takim wnioskiem o zapewnienie dostępności do szkoły wystąpić. Oczywiście nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o szkołach. Wszystkie instytucje publiczne, które są związane z działalnością w ramach systemu oświaty, mają obowiązek zapewniać dostępność. Jeżeli chcemy z tej dostępności skorzystać, postarać się o to nasze prawo do dostępności, mamy jakąś właśnie barierę, no to wówczas możemy złożyć wniosek o zapewnienie dostępności przez podmiot publiczny. Nie ma absolutnie jakiegokolwiek terminu wyznaczonego sztywno, że tylko i w tym terminie można ten wniosek złożyć. Ważne, że trzeba mieć interes faktyczny, czyli chęć skorzystania właśnie z usług jakiegoś podmiotu, załatwienia sprawy, na przykład potrzebę chociażby rodzica, tak, do uczestnictwa w zebraniu rodziców w danej szkole, tak? No bo jeżeli chodzi o dzieci, no to one już będą tą edukację rozpoczynały, no to przecież rodzic też jest osobą, która ma prawo wstępu do szkoły na zebrania na przykład rodziców. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że właśnie często nastawiamy się w kontekście dostępności tylko i wyłącznie na klienta, a w przypadku dostępności do niej ma prawo każdy, nie tylko i wyłącznie klient tej instytucji, ale też chociażby w przypadku szkoły rodzic, czy na przykład pracownik. To też jest osoba, która ma prawo do dostępności w tej instytucji. We wniosku wystarczy napisać podstawowe informacje, dane kontaktowe, wskazać barierę, jaka utrudnia albo uniemożliwia korzystanie z tego podmiotu, wskazać sposób kontaktu i preferowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli taki wskazać chcemy, jeżeli oczekujemy konkretnego rozwiązania. Przygotowaliśmy oczywiście informacje w języku migowym dla osób, które potrzebują właśnie tłumacza. Mamy dedykowane usługi na portalu gov.pl, ePUAP. Można też skorzystać z dedykowanego formularza, który łatwo można wypełnić. To nie jest żaden obowiązkowy formularz. To jest formularz, który ma pomóc wnioskodawcy wypełnić wszystkie wymogi formalne, tak żeby można było prawidłowo ten wniosek złożyć. Ważne, nie składamy tego wniosku do prezesa zarządu PFRON, tylko do tego podmiotu, od którego oczekujemy dostępności. W przypadku szkoły, no to właśnie do tej szkoły należy ten wniosek złożyć. To są oczywiście dane podmiotu, dane wnioskodawcy, te wszystkie informacje, które były wskazane jako wymogi formalne. Oświadczamy, czy jesteśmy osobą ze szczególnymi potrzebami, czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby. Wskazujemy sposób kontaktu. Można, choć oczywiście nie trzeba dołączać dodatkowych dokumentów, to może pomóc przyspieszyć sprawę, tak żeby no jak najszybciej tą dostępność otrzymać. Tak wygląda procedura składania wniosku. Przejdę teraz do skargi. Podmiot publiczny ma 14 dni na to, żeby rozpatrzyć wniosek. Powinien to oczywiście zrobić niezwłocznie. Jeżeli może to zrobić w krótszym czasie niż 14 dni, to tak powinien postąpić. Jeżeli nie może tego zrobić niezwłocznie, nie może zrobić tego też w 14 dniach, powinien zawiadomić wnioskodawcę, że wydłuża ten termin i może maksymalnie ten termin wydłużyć do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. I w tym terminie już powinien wtedy zapewnić dostępność. Jeżeli zrobić tego nie może, powinien uzasadnić, dlaczego odmawia zapewnienia dostępności i zapewnić dostęp alternatywny. To ważne, bo dostęp alternatywny, obowiązek zapewnienia go leży po stronie podmiotu. Nie można na osobę ze szczególnymi potrzebami przenieść tego obowiązku, żeby to ona sama sobie ten dostęp alternatywny zorganizowała. Co w sytuacji, jeżeli podmiot nie zapewni dostępności? W tym, jeżeli zapewni dostęp alternatywny, tak? Czyli można skarżyć się w momencie, kiedy podmiot odmawia zapewnienia dostępności, a zapewnia dostęp alternatywny. W takich sytuacjach też można złożyć skargę. Można też złożyć skargę w momencie, kiedy podmiot publiczny no, nie zapewnił dostępności, dostępu alternatywnego również i nie wiadomo, co zrobić. Skarga zawiera te same elementy, co wniosek. Wystarczy załączyć kopię wniosku,
podać swoje dane kontaktowe i taką skargę można złożyć do prezesa zarządu PFRON. Jest na to tylko 30 dni od dnia, kiedy upłynie termin na zapewnienie dostępności albo od dnia, kiedy otrzymamy zawiadomienie o odmowie zapewnienia dostępności. To ważne, bo jeżeli ten termin przegapimy, to już nie mamy prawa złożyć w skargi. To jest bardzo istotne. Podobnie jak w przypadku wniosku, można skorzystać z dedykowanych usług na portalu gov.pl, portalu ePUAP. Można też przyjść osobiście do jednego z 16 oddziałów PFRON, które są w każdym województwie, albo wypełnić dedykowany formularz. On jest bardzo podobny do tego formularza wniosku. Tu jest ważna sprawa, jeżeli chodzi o formularz skargi, on musi być podpisany. Jeżeli składamy skargę elektronicznie, to podpisem na przykład zaufanym trzeba taką skargę podpisać, więc można to zrobić bezpłatnie. I dotyczy to również sytuacji, kiedy skargę składamy mailem. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze można do nas zadzwonić na infolinię, która jest dedykowana dla zapewnienia dostępności. To jest numer 22 581 84 10, numer wewnętrzny 4. To jeżeli chodzi o jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące składania wniosków, skarg, tego jak ta procedura zapewniania dostępności powinna wyglądać. I na koniec króciutka informacja też z mojej strony. Myślę, że tutaj skorzystam z okazji, że pewnie są Państwo zarówno z podmiotów publicznych, ze szkół, ale też z samorządów, jak i też spodziewam się, że pewnie jesteście Państwo rodzicami osób, które będą chodziły do szkoły, chodzą do szkoły Państwa dzieci. Co w sytuacji, kiedy właśnie no, na przykład brakuje środków na to, żeby zapewnić dostępność? Bo to są najczęstsze sytuacje, z którymi my się zderzamy w momencie, kiedy rozpatrujemy skargi na brak dostępności. Otrzymujemy informację, że po prostu nie ma pieniędzy. Warto wiedzieć, że można skorzystać ze środków Funduszu Dostępności. To jest fundusz, który powstał w ramach ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tymi środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. To jest pierwsze miejsce, pierwsze źródło finansowania zewnętrznego, z którego można poszukiwać wkładu finansowania inwestycji zwiększającej dostępność podmiotu publicznego. Drugie takie miejsce to oczywiście Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niedawno zakończył się nabór do pierwszy nabór w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna, gdzie też można było uzyskać, składać wnioski o dofinansowanie do 80% w zakresie likwidacji barier, między innymi architektonicznych. No i oczywiście jest też możliwość starania się o środki w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. No i do tego są również fundusze unijne, fundusze europejskie. Były już i są albo na etapie obecnie zakończania, albo już są zakończone projekty z poprzedniej perspektywy 2014-2020. Natomiast stopniowo zaczynają się nowe konkursy, nowe projekty. Jest już między innymi nabór na partnera, który będzie na przykład prowadził projekt dotyczący grantów dla samorządów w ramach tej nowej perspektywy unijnej, dlatego zachęcam do śledzenia tych informacji dotyczącej funduszy unijnych, funduszy z PFRON-u czy też z Funduszu Dostępności, żeby właśnie mieć rozeznanie, gdzie można szukać środków, jeżeli po prostu na całą inwestycję środków dana szkoła czy gmina po prostu czy też powiat, tak, po prostu nie ma. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jeżeli pojawią się na końcu jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Bardzo dziękujemy panu naczelnikowi. Na czacie pojawiły się pierwsze pytania, natomiast do nich wrócimy już po wszystkich prezentacjach i wówczas udzielimy na nie odpowiedzi. Bardzo proszę naszego kolejnego prelegenta, panią Małgorzatę Bulczak, o opowiedzenie o szansach i barierach w edukacji oczami rodzica. Bardzo proszę, pani Małgorzata.
Witam serdecznie. Chciałabym jeszcze udostępnić ekran, ale jakoś widzę. Jeden uczestnik naraz tylko pisze u mnie. Momencik, dobra, już jest jasne, wszystko już mam. Okej. Rozumiem, że Państwo już wszystko widzą. Witam serdecznie, ja nazywam się Małgorzata Bulczak. Dziś jestem tutaj, witam rodzica, aczkolwiek jestem też prezesem Fundacji Ja Też i trenerem biznesu zawodowo. Będę mówić o szansach i barierach w edukacji, ale chciałabym najpierw zacząć swoją wypowiedź od tego, co jest naszym celem, celem rodzica, kiedy rodzi się dziecko. I tak naprawdę niezależnie jakie, czy dziecko z niepełnosprawnością, czy dziecko w normie intelektualnej, czy dziecko, nazwijmy je, zwykłe. Naszym celem tak naprawdę jest dorosłe życie i szczęście. I to jest rzecz niezwykle oczywista. A zatem życie w społeczeństwie włączającym. Chcielibyśmy, żeby dziecko było udziałowcem tego społeczeństwa, żeby miało przyjaciół, żeby miało kolegów, żeby miało pracę. Będziemy dziś mówić o szansach i barierach. One tak tu sobie przeskoczyły między sobą w prawo, w lewo. Ale oczywiście zacznę od budzenia wyobraźni dotyczących szans. Ta obecność w życiu zawodowym to jest Michał Milka. Znacie Michała. Michał jest od nas z Gdańska i również z fundacji. Jest obecnie urzędnikiem w Urzędzie na Partyzantów w Gdańsku. I to są te drogi, do których zmierzamy. To są takie perełki w świecie osób z zespołem Downa, więc te perełki troszeczkę Wam pokażę. Mamy też kilka osób, które pracują w obsłudze widza w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Mam ich na fotografiach, ich wizytę, kiedy książę William i księżna Kate byli w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Zobaczcie, w każdej z tych fotografii przejawia się jedno, włączenie w zwykłe społeczeństwo i w to, co się generalnie dzieje, czy to na terenie teatru, czy na terenie miasta. Tutaj nasze dorosłe osoby z zespołem Downa pracują w ramach balu, który się odbywa w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Są również uczestnikami balu, czy prowadzącymi. Akurat w tym wypadku to była aukcja głośna. I tak chciałam zbudować jakby wyobraźnię, do czego dążymy. Dążymy po prostu do tego, żeby być w społeczeństwie, żeby dać im szansę na pracę, na życie szczęśliwe, na możliwość wejścia w związki. To jest akurat Ita Sponina. Ita jest chyba pierwszą osobą, którą poznałam, która ma ślub kościelny i cywilny. A teraz przejdę szybciutko do szkół, czyli żeby to wszystko mogło się wydarzyć, no to musimy zrobić coś po drodze, kiedy ten mózg młodego człowieka się rozwija, kiedy społeczeństwo uczy się, czy wokół mnie są tylko i wyłącznie wybitne osoby, czy są wszyscy tacy, jacy jesteśmy w przekroju społecznym, w tym również osoby z niepełnosprawnością. Uczymy się siebie nawzajem, uczymy się, w jaki sposób one funkcjonują, w jaki sposób oni się uczą wszyscy, jak my funkcjonujemy, po co? Po to, żeby razem się wspierać. To jest akurat klasa z jednej z naszych szkół. Tu moja córka nie chodzi do tej klasy, moja córka ma już 14 lat, chodzi do klasy 8 w tym roku, natomiast to są chłopcy, którzy zaczną teraz klasę 4 w szkole, oczywiście ogólnej, publicznej. Kilka jeszcze obrazków. Dwie dziewczynki, Lena teraz zacznie klasę 3, jeszcze oczywiście wpisałam klasę 2, bo jeszcze nie zaczęła 3 i oczywiście Hanka i Alicja zaczną klasę 2, również w szkołach publicznych. To akurat mamy fotografię z klasą, która będzie klasą 8, to są dziewczynki z klasy 8, czyli te 3, co siedzą. Ta jest moja oczywiście, Joanna, plus Maryśka, to są dziewczynki z Rumi, które teraz zaczynają klasę 4. Stasiu, który również zaczyna klasę 3, plus oczywiście towarzyszące im dzieci. Mały obrazek inspirujący ze szkoły, jak wygląda wspieranie jednych dzieci przez drugie. I to tak naprawdę jest dla nas niezwykle ważne, kiedy dzieci w normie intelektualnej angażują się w zasadzie samodzielnie, żeby coś pokazać, coś wesprzeć koledze, pokazać w zeszycie, coś przeczytać, jeśli jest mu trudniej. I wartością jakby niezwykłą w tym aspekcie dla nas jest to, że te dzieci, które wyrosną w tego typu klasach, będą umiały szanować drugiego człowieka, niezależnie od poziomu jego możliwości.
jakie otrzymał wraz ze swoim urodzeniem. Chciałam przytoczyć jednocześnie ze strony ministerstwa, czym jest szkoła ogólnodostępna. Szkoła dostępna dla każdego ucznia, otwarta na potrzeby, teraz muszę coś zrobić z tym, żeby to przesunąć, na potrzeby i możliwości, realizująca założenia edukacji włączającej. Szkoła zapewniająca każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym. I tak naprawdę bardzo byśmy chcieli, żeby tak realnie było. Na koniec mojej wypowiedzi będę chciała Wam puścić film. On będzie spełniał taką bardziej rolę motywacyjną, PR-ową, dlatego że no, życie nie jest takie piękne, jak będzie to wyglądało na filmie i my z wieloma barierami gdzieś po drodze musimy walczyć. Chciałam też oczywiście przypomnieć, że Polska jest członkiem organizacji, i teraz niestety mi tu ekran wszystko podesłaniał, więc nie przeczytam Wam u góry, członkiem, o już mam, Europejskiej Agencji do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. A zatem poniekąd jesteśmy na wiele sposobów, łącznie z Konwencją Praw Osób z Niepełnosprawnościami, zmotywowani i zobowiązani do tego, żeby tą edukację włączającą realizować możliwie dobrze. A jakie są realnie bariery? I tu się zatrzymam troszeczkę dłużej. Pewnie wszyscy doświadczyliśmy różnych spraw związanych w ogóle z barierą przyjęcia do szkoły. Nam się udało te bariery przyjęcia do szkoły tak naprawdę pokonać poprzez właśnie tworzenie klas ze wsparciem miasta, gdzie mieliśmy po kilkoro dzieci z zespołem Downa. Ta liczba jest tak naprawdę od 2 do 5. I wynika to niestety z przepisów oświatowych, że próbujemy jakoś zbierać te grupy. Natomiast niewykluczone, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby dzieci szły rzeczywiście do szkoły lokalnej, czyli w swoim własnym lokalnym środowisku. My zbieramy grupy uczniów tylko dlatego, że daje nam to większe możliwości wsparcia ich edukacyjnego i oczywiście działań na rzecz tego, żeby się rozwijali i żeby mieli swoich przyjaciół i najbliższych. Ograniczenia to czas. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Nauczyciele mówią, nie mam czasu się zastanowić, nie mam czasu przygotować pewnych rzeczy, nie mam czasu odpowiadać każdemu na potrzeby indywidualne i trudności indywidualne. Drugą rzeczą jest tak naprawdę lęk. Lęk, który nas de facto blokuje, że uczniowie z niepełnosprawnością sobie z czymś nie poradzą. A z czymś nie poradzą, to coś, z czym sobie nie poradzą, to jest program dydaktyczny. I to się słyszy na każdym kroku. Oni sobie nie poradzą z programem dydaktycznym. Oni nie poradzą sobie z historią. Oni nie zdążą z czymś jeszcze. Tak jakby edukacja polegała na zaliczaniu koniecznych punktów, milestone'ów, które niekoniecznie osiągają nawet ucznie zdrowi. Zatem dla nas bardzo ważna jest wiedza, której też nie mamy. Wiele nauczycieli, przepraszam bardzo, wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną traktuje jak po prostu osoby z niepełnosprawnością, nie zwracając uwagi na to, że jedne z nich są słuchowcami, drugie są wzrokowcami, gdzie dzieci z zespołem Downa działają tylko na kanale wzrokowym, tylko na zasadzie naśladownictwa, gdzie musimy ograniczyć komunikaty, zwolnić sposób mówienia do nich, zmniejszyć ilość słów, wiedzy, wprowadzić 4 raptem zdania na temat na przykład II wojny światowej, a nie 5 stron, wymagając każdej informacji. Kolejną barierą jest porównywanie. Czemu my mówimy, że uczniowie nie dadzą rady, bo my ich cały czas porównujemy z pozostałą grupą uczniów, mając wrażenie, że skoro osiągają efekty na niższym poziomie, na innym poziomie, to po prostu nie dają rady. No i oczywiście dodatkowa praca, dlatego że przygotowanie dodatkowych materiałów, upraszczających materiałów, cały temat do 4 podstawowych zdań, no niestety jest to praca nauczyciela, nie ma takich podręczników, nawet jeśli mamy podręczniki tekstem łatwym do czytania lub początki tych podręczników, to często one są jeszcze za trudne.
A zatem to my, dorośli, nauczyciele, a czasem i rodzice, jesteśmy tak naprawdę barierą dostępności, barierą włączenia się naszych dzieci w system edukacji. I tak jak wymieniłam dostępność do programu, to tak samo często się pojawia dostępność do rówieśników. W szkole na przykład pytają mnie, czy ja się nie obawiam, że moja córka będzie w jakikolwiek sposób prześladowana przez rówieśników z tego powodu, że ma zespół Downa. Na co ja odpowiadam, że ona całe życie będzie miała zespół Downa, więc jeśli będzie prześladowana, czy w jednym, czy w drugim, czy w trzecim miejscu, to niestety musi się do tego przyzwyczaić. A z drugiej strony chcemy, żeby społeczeństwo ukryło się tego, że nie trzeba będzie zastanawiać się, czy rówieśnicy będą dziecko z niepełnosprawnością prześladować. Jeśli będzie ono w tej przestrzeni włączone, jeśli zbudujemy zrozumienie i to, że świat należy tak naprawdę do nas wszystkich i wszyscy się na nim zmieścimy, to rówieśnicy zupełnie inaczej będą również na to patrzeć. Poza tym dzieci świetnie funkcjonują. To w naszych głowach jest ten lęk. Dostępność do przestrzeni, tak, to się zdecydowanie pojawia. Wyodrębnia się, w których przestrzeniach moje dziewczynki ze zespołem Downa mogą się poruszać. Albo, że nie mogą się poruszać na przykład bez nauczyciela wspomagającego, co totalnie jest absurdem, bo ogranicza im tak naprawdę wolność jednostki, czyli wolność człowieka do poruszania się po terenie szkoły, jak każdy inny uczeń. Prawo do braku zainteresowania, to z kolei pojawiają się takie hasła, czy ona rzeczywiście będąc na tym przedmiocie jest nim zainteresowana. Nie widać, żeby była zainteresowana. I to jest kolejna rzecz, która jest w naszych głowach, nauczycieli, czasami rodziców, która jest niestety ograniczająca, dlatego że wiele uczniów na danej lekcji nie będzie prezentowało zainteresowania. Prawo do popełniania błędów. Jeśli popełniamy błędy w trakcie pisania, ucząc się historii, to skupmy się na tej historii, a błędy możemy poprawić tak naprawdę w domu. No i prawo do swojej drogi edukacyjnej, a zatem to, że na niższym poziomie będziemy się uczyć na przykład języka obcego, a na wyższym poziomie załóżmy języka polskiego, to w szkołach nie działa. Dziecko musi być cały czas na jednym poziomie i nie może na przykład na angielski pójść do klasy niższej z nauczycielem wspomagającym. A jednak można by było taką możliwość stworzyć. Największą oczywiście barierą od strony dzieci, no to są zachowania. Ale to już jest praca oczywiście nasza, rodziców, nauczycieli zresztą częściowo też, żeby rówieśnicy ich nie odtrącali, dlatego że ich zachowania nie przystają, są przeszkadzające na lekcji lub są śmieszne. Dla rozwoju mózgu naszych dzieci potrzebna jest dostępność, czyli żeby były w społeczeństwie, a jednocześnie dla społeczeństwa jest to niezwykle ważne, żeby się ich uczyli, bo będą myśleć o tym, jak ich później połączyć w pracę, a jednocześnie, żeby stawiać w im wymagania. A zatem, żeby to nie było tak, że okej, niech są i niech kolorują. Dlatego, że mózg się w tym procesie nie rozwija. Mózg musi mieć wymagania, musimy balansować na tej granicy ciągłego poznawania czegoś, nawet jeśli to nie jest wielki, poważny temat, a cztery zdania na dany temat. Konieczność powtarzania i oczywiście wciąż musimy pamiętać, że jeśli pozwolimy dzieciom po prostu przestać się uczyć, bo ja ciągle to słyszę, że one powinny uczyć się gotować albo uczyć się, nie wiem, ubierać, to powiem szczerze, to po prostu będą miały jeszcze większą niepełnosprawność intelektualną niż mają, dlatego że nasz mózg i mózg dzieci będzie się no niestety redukował, a rozwija się on cały czas w procesach aż do 24 roku życia i oczywiście teraz mówi się, że rozwija się całe życie. Co dalej po szkole podstawowej, to jest akurat moja córka i tu mamy już w ogóle wielką barierę, więc ja tak szybciutko przejdę do tego przykładu, że mamy chłopca, który zdał bardzo pięknie egzamin ósmoklasisty, uzyskał 58 punktów z polskiego, 48 z matematyki, 44 z matematyki, 48 z angielskiego, ale nie może pójść do technikum czy do liceum, bo przepisy polskiego prawa oświatowego do tych szkół nie przewidują dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. I to jest dramat, oczywiście w świetle konwencji i wszystkiego innego, o czym tu dzisiaj mówimy. To jest dramat, ten chłopiec oczywiście pójdzie do tego technikum, ale nie składając papierów o tym, że jest niepełnosprawny, a zatem nie otrzyma żadnego wsparcia nauczyciela dodatkowego.
I na koniec chciałam powiedzieć, że właśnie pracujemy nad tym, żeby szkoły były modelem społecznym, a zatem to, czego nauczymy dzieci w szkołach, jak ma wyglądać życie, jak ma wyglądać szacunek do drugiej osoby, tak otrzymamy również później na starość, kiedy sami staniemy się osobami z ograniczeniami. I to jest koniec mojej prezentacji. Chyba na film już nie ma czasu, więc serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą perspektywę rodzica właśnie, który pani przekazała, pokazała, w jaki sposób właśnie ta dostępność, czy też szanse i bariery wyglądają od strony rodzica dziecka z niepełnosprawnością. Bardzo dziękuję. Oczywiście, szanowni państwo, jeżeli są jakieś pytania w trakcie prezentacji poszczególnych prelegentów, to zachęcam do zadawania pytań na czacie. Do nich, tak jak wspomniałam wcześniej, wrócimy po wszystkich prezentacjach. Bardzo proszę o zabranie głosu teraz pana doktora Macieja Jabłońskiego. Bardzo dzień dziękuję dobry, panu. Dzień dobry państwu. Ja tylko włączę prezentację. Ja bardzo dziękuję za wcześniejsze wystąpienia, które bardzo ważne i istotne, i w tym kontekście również. Muszę tutaj coś sobie zminimalizować, żeby... No. Może pokaz slajdów będzie... No właśnie, było mi tutaj wszystko zasłoniło i nie mogę tego uruchomić. Jeszcze w prawo. Ja wiem tylko, że... Bo tutaj ten pasek mi trochę przeszkadza. Klawisz funkcyjny F5. F5, dobra, dobrze. No właśnie, F5, dobra. Jest dobrze, przepraszam, także tutaj gdzieś tam się zakręciłem. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę, ja bardzo dziękuję za wcześniejsze prezentacje i jakby też zaproszenie też do dyskusji w kontekście tego, co ja chcę Państwu zaprezentować i pokazać, to na początku chciałbym tutaj, co też było wymienione w kontekście takich dostępności, wyrównywania szans. Odnośnie szkoły, też jakby moje badania, które tutaj nie są jakby opisywane i pokazywane, to odnośnie kompetencji społecznych i obywatelskich. Ważną rzeczą to, żebyśmy też w tym kontekście, czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną, tutaj właśnie też pracując też już od ponad 30 lat z osobami z niepełnosprawnościami różnego typu, jak i z zaburzeniami psychicznymi, też i współpracując jakby też obecnie i robiąc różne projekty na naszym Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, między innymi z dziecięcym graffiti, to w kontekście jakby dawania tych szans i wyrównywania szans są pewne możliwości i da się to zrobić, tak, ale no należy gdzieś tam to zaczynać od samego początku. I to, co jest jakby ważne z formalnego punktu widzenia odnośnie samej szkoły, czyli podstawy programowej, która nas obowiązuje tak jakby do realizacji, to warto o tym wspomnieć i ja to często o tym mówię i pokazuję, włączyłem sobie teraz czas, żeby pilnować tego naszego rygoru, to... No, to tylko taką, jakby 2 minuty jakby na ten temat chciałbym tylko wspomnieć. Podstawa programowa szkoły podstawowej ma ponad 200 stron. Szkoły podstawowej ogólnodostępnej. Podstawa programowa szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i głębszym, głębokim, ma tych stron 15. To duża jest różnica jakby ilościowo. W kontekście kompetencji społecznych i obywatelskich, o których tutaj gdzieś tam mówimy, także o tej samodzielności, tak, to jakby ważna kategoria, warto też, jakby też analizując jedną i drugą podstawę programową, to w podstawie programowej tych kompetencji, niezależnie od tego, jak je realizujemy w szkole, tak, jakby to, bo to zależy od tego czynnika czysto ludzkiego, tak, czy nauczyciel będzie je realizował, jak będzie je realizował i czy mu się chce je realizować, tak, jakby tutaj też nie chcę gdzieś tam jakby na ten temat gdzieś tam wnikać. Czysto tak jakby pewne liczbowe, pokazując pewne dane, które są bardzo ważne i istotne, bo z pustego i Salomon nie naleje. To jest tak, że w tych szkole ogólnodostępnej tych kompetencji takich społecznych i obywatelskich mamy ponad 500. Gdzieś tam one i badaczki między innymi, które też jakby się tym zajmują, między innymi profesor Wioleta Kopińska, pokazują, że nadal jest ich mało. Nadal jest ich mało, jest niewystarczająca
jakby ilość tych kategorii, którymi powinniśmy jakby, do których powinniśmy zapraszać jako nauczyciele i uczyć właśnie w tych naszych treściach ucznia w szkole ogólnodostępnej, a w szkole specjalnej, tak, gdzieś tam powiedzmy, to mówiąc, dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, tych kategorii analitycznych mamy 40. Jest różnica również, także i tutaj jest jakby gdzieś tam ważne, tak, że tutaj czy chcemy tak naprawdę wyrównywać te szanse, myślę, że należy to, tak jak już Pani powiedziała, zaczynać od samego początku, zaczynać od samego jakby tak naprawdę urodzenia się dziecka naszego, którym powinniśmy gdzieś tam się opiekować i zajmować. I w kontekście tego, co teraz chciałbym też powiedzieć Państwu, pokazać, w sytuacji, kiedy mamy i wyposażamy naszego ucznia, tak, w kompetencje różnego typu i tutaj w tym bardziej w kompetencje między innymi te społeczne, bo to one o nie tutaj też chodzi, społeczne i również obywatelskie, tej świadomości odpowiedzialności za drugiego współobywatela gdzieś tam w szkole, w klasie, jak i również w przedszkolu, tak, za odpowiedzialność za kolegę, nie tylko i wyłącznie to, że jako osoba z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, jestem tylko i wyłącznie takim biorcą pomocy. Ja też chcę i też wychowankowie, podopieczni, uczniowie chcą być dawcą, chcą być pomocnym, chcą być twórcą pewnych form i działań, w kontekście właśnie nie tylko i wyłącznie czekania i siedzenia na otrzymywanie pewnych pomocy, bo tych pomocy, właśnie tutaj to, co też chcę jakby pokazać w kontekście tej mojej prezentacji i tylko tak na marginesie chciałbym tylko zaznaczyć, że tą prezentację bardzo bym chciał, jeżeli te jako tak naprawdę jako pewien materiał poznawczy, tak, bo tam jest dużo informacji, o które mi też chodziło, żeby też Państwu jakby udostępnić, też bym prosił o to, jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście z zachowaniem jakby wszelkich praw autorskich, to jakby to dla Państwa. Ja tutaj będę chciał pewnych pytań, marginesów gdzieś tam sobie pokazywać Państwu, co jest ważne i istotne w tym kontekście, bo jedno z pytań, które też zadałem jednemu z dyrektorów zarządzania kryzysowego, czy zarządzanie kryzysem działa, jak działa, tak? To on mi powiedział w ten sposób. W czasie pokoju zarządzanie kryzysem, sytuacjami kryzysowymi działa. W czasie W, czyli w czasie kryzysu, tak naprawdę jest to, delikatnie mówiąc, słabe. I w tym momencie, będąc też i nauczycielem, pedagogiem, akademikiem, osobą, która no, też od kilku lat jakby zajmuje się osobami, pracuje osobami z niepełnosprawnością, jak i również jestem bratem osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mam na myśli też jakby też historię, pamiętając o historii, która gdzieś tam działa się, chociażby II wojna światowa i to, co się zadziało w II wojnie, w czasie II wojny światowej, że w momencie, kiedy właśnie ona wybuchła, II wojna światowa wybuchła, my bardzo często tutaj, chciałbym też, tak jak już obiecałem na samym początku, że pokażę też kilka książek, między innymi książka Tadeusza Nasierowskiego Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. W tej książce mamy, to jest taka no, pewien opis rzeczywistości w momencie, kiedy my jako sprawni zostawiamy naszych niepełnosprawnych w ośrodkach, w szkołach, w szpitalach i na tak naprawdę na zagładę. Zostawiliśmy w tym czasie II wojny światowej na zagładę. I w tym momencie, czy my chcemy i czy uczymy naszych podopiecznych, tych najsłabszych, właśnie tych kompetencji, które pozwolą im w momencie, kiedy zostawimy ich, w momencie, kiedy wybuchnie pożar, w momencie, kiedy będzie powódź, będzie huragan, czyli sytuacje kryzysowe, które gdzieś tam są ważne, czy nasi podopieczni, ci najsłabsi, w jakim obszarze oni potrafią i czy my ich wyposażyliśmy w ogóle w te kompetencje, czy my ich w ogóle nauczyliśmy jako nauczyciele, rodzice, no, społeczeństwo, tak, jakby tutaj generalnie mówiąc, właśnie w te umiejętności, czy potrafią zakładać opatrunki, czy potrafią ewakuować się wspólnie. W momencie, kiedy nagle w sytuacji, kiedy mamy pełno dymu w sali, w klasie, nie ma nauczyciela, bo gdzieś zniknął, tak? I czy moja grupa potrafi się ewakuować? Jakby to też jest jakby pytanie, które gdzieś tam jest i teraz jakby w kontekście takich czysto formalnych rzeczy, które mamy u nas w kraju, one są i te pytania, dlatego ja wcześniej te pytania zadaję, z tego, żeby o tym pamiętać i widzieć, bo też sam pracując, realizując różne rzeczy, różne projekty,
z grupami osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, to mogę powiedzieć Państwu tak, że da się, tak, że da się. Da się nauczyć ich zakładania opatrunków, da się ich nauczyć ewakuacji z budynków, które stwarzają pewne zagrożenie czy pożarem i tak dalej. W sytuacji zaskoczenia, tak, bo sama sytuacja kryzysowa, ona nie polega na tym, tak jak często u nas się w Polsce dzieje, że od tygodnia w szkołach trąbimy i mówimy, przyzwyczajamy naszych podopiecznych, że będzie, przyjedzie straż pożarna, że włączą na chwilę syreny i my będziemy wszystkich wyprowadzać. Sytuacja kryzysowa jest sytuacją, która ona jest zaskakującą, tak, że nagle coś się dzieje. I w tym momencie moje pytanie, czy nasi podopieczni, nasi uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami są gotowi na takie sytuacje, na takie zaskakujące, tak, które nagle mamy, tak? Jest nagle hałas, jest nagle dym, jest nagle coś, co jest niespodziewane. Nie to, że my od tygodnia wiemy, że będzie ten hałas, my od tygodnia wiemy, że będzie ten dym, my od tygodnia wiemy, że nagle pojawi się, nie wiem, żołnierz w mundurze, tak, gdzieś tam w mojej szkole, mojej placówce i wszyscy o tym wiedzą już od tygodnia. To nie jest sytuacja kryzysowa, to jest tak zwane pozorowanie pewnych sytuacji, które gdzieś tam są. Fajnie i dobrze, że to się dzieje, dobrze, że się tego uczymy, aczkolwiek myślę, że warto by było jednak, patrząc, niestety, patrząc, co się dzieje, tak, w Europie, w wojnie w Ukrainie, mamy i widzimy doskonale, że te działania były pozorowane, że sytuacje, kiedy no właśnie ta wojna wybuchła na Ukrainie, w Ukrainie, no wiele ośrodków zostało jakby tych niepełnosprawnych, zostało oczywiście część została ewakuowana też i u nas, i my w Polsce przyjęliśmy dużą grupę osób z niepełnosprawnościami, ale jednak duża część została z jakiegoś powodu, gdzieś tam analizując pewne rzeczy. Ale wracając jakby do, jakby tutaj do tego układu, jakby tutaj też naszej prezentacji, jeszcze raz powtórzę, bym prosił o ją udostępnienie, a ja tylko takie po prostu na takiej zasadzie pewnego takiego marginesu i tych pytań, które gdzieś tam są i będą. Mamy tutaj bardzo ważny punkt i artykuł naszej Konstytucji. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W bardzo szerokim rozumieniu, każdy, nie X, Y i tak dalej, każdy z naszych podopiecznych. Co to znaczy do ochrony zdrowia? To znaczy, że on ma być nauczony, w jaki sposób ma chronić swoje zdrowie również i życie w sytuacjach różnych, które mamy. Nie tylko mamy sytuacje gdzieś tam, jakby, które są przyjazne, przyjemne i tutaj też zresztą pani powiedziała, tak, że czynnik ludzki w różnych sytuacjach właśnie powoduje to, że nasi uczniowie, nasi podopieczni, nasze osoby, z którymi pracujemy, żyjemy, są naszymi dziećmi, otrzymują takie mentalne, takie ciosy, które są no, nieprzyjemne i te myśli, które gdzieś tam są, patrz chociażby wzrost osób z, nie tylko to też nasi, to są nasi podopieczni, wzrost osób z próbami samobójczymi, osoby też, które mają myśli samobójcze, depresji i tak dalej, to jakby te czynniki ludzkie też mają na to wpływ i tak dalej. Czy my potrafimy to robić i czy potrafimy jakby temu działać? Z formalnego punktu widzenia tak, bo to gdzieś tam to tak wygląda, także tutaj to, co jakby zadania jakby administracji publicznej w kontekście bezpieczeństwa tego naszego narodowego, tak bardzo szeroko rozumiejąc, tak, i dyskutując, bo też jakby próbując gdzieś tam sobie poukładać pewne rzeczy, kto jest za co odpowiedzialny w kontekście zarządzania kryzysowego, uczenia uczniów w tym funkcjonowaniu, zaspokajaniu tych potrzeb, które są jakby w kontekście bezpieczeństwa, bo to jest jakby jedna z głównych potrzeb, poczucie bezpieczeństwa wszystkich obywateli, wszystkich uczniów, wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy ktoś jest sprawny, niepełnosprawny, czy ktoś jest, nie wiem, dorosły, czy ktoś jest dzieckiem, każdy ma taką potrzebę. I w tym kontekście jest to dosyć ważne i istotne. I tak jak też zresztą powiedziałem Państwu, z formalnego punktu widzenia gdzieś tam wszystko wygląda dobrze i fajnie. I w każdej szkole, tak, jest powołana, też do tego wrócę, bo patrząc na zegarek, w każdej szkole jest powołana, jest powołany zespół, tak, szkolny zespół jakby zarządzania kryzysowego. I to też moje pytanie, na które jeszcze no nie uzyskałem odpowiedzi i myślę, że może za jakiś czas też jakby też podzielę się tutaj z organizatorami, wyślę też taki pewien swój raport odnośnie, w jaki sposób to działa i dzieje się w szkołach między innymi specjalnych, szkołach integracyjnych, w szkołach tych placówkach, które gdzieś tam są nasi podopieczni.
bo dokumenty jako dokumenty, one muszą być tworzone, ale w jaki sposób, tak i czy osoby, które są w tym zarządzaniu kryzysem, jakie mają kompetencje do tego, w sensie takim kompetencje formalne, czy są wykształcone pod tym względem, czy przeszły odpowiednie szkolenia, czy przeszły odpowiednie kursy do tego, aby zarządzać tym kryzysem, aby potrafić odpowiednio nim kierować w sytuacji, kiedy on powstanie. Tak? I teraz jakby tutaj też, jakie mamy te, jakby tutaj te klasyfikacje tych sytuacji zagrożeń, które są ważne i istotne, od politycznych, militarnych, gospodarczych, społecznych, ekologicznych. I w tym momencie warto sobie zadać pytanie, tak rzeczywiście możemy się gdzieś tam rozwarstwiać i analizować jakby te wszystkie inne. Moim zdaniem ważne na dzień dzisiejszy, które gdzieś tam mamy, chociażby to, co się dzieje tak w Małopolsce odnośnie zakażeń, tak, czy potrafimy i umiemy też jakby uczyć, to są sytuacje, które no wyskakują jakby, tak, i do których się nie spodziewaliśmy. Czy moja szkoła pod względem chociażby zabezpieczenia wodę jest dobrze, czy potrafią moi uczniowie też zadbać o to, tak, o odpowiednie jakby spożywanie posiłków, wody i tak dalej. W kontekście militarnym, to co widzimy, obserwujemy, czy potrafimy, te zagrożenia, które one gdzieś tam są za naszą granicą, a też patrząc na historię naszego kraju, że w momencie, kiedy wybucha wojna, to jest realne, niestety jest realne, że może coś takiego powstać. Patrz chociażby cały, były szkoły szkolone, tak, na Podlasiu, szkoły były pod tym względem ataków różnego typu, były robione szkolenia, to było pokazywane, było uczone. Tak, i fajnie by było, moim zdaniem, dobrze by było przygotowywać to od samego gdzieś tam początku, co się dzieje w sytuacji właśnie i co potrafimy robić i czy potrafimy cokolwiek zrobić w momencie, kiedy mamy jakikolwiek atak, mamy jakiekolwiek zagrożenie, które ono się pojawia. I tutaj jakby w kontekście jakby tutaj tych dwóch zagrożeń mamy takie dwie takie główne grupy, zagrożenia naturalne i zagrożenia cywilizacyjne. I tutaj jakby też chciałbym się bardziej gdzieś tam skupić, jakby pokazując jakby też w kontekście tym, co się dzieje. No mamy tutaj te dwa zagrożenia naturalne, tak? To jakby cała Małopolska to też funkcjonuje, no szczęście w nieszczęściu, że są wakacje i jakby szkoły nie funkcjonują w tym okresie i nie korzystają jakby z tych zasobów wodociągowych, ale z drugiej strony mamy też jakby też no zagrożenia, ale działają przedszkola, tak? Działają przedszkola i funkcjonują przedszkola i jak one sobie radzą właśnie w tej sytuacji kryzysowej. I tak samo to jest te nasze zagrożenia cywilizacyjne, które gdzieś tam mamy za granicą i nie tylko, ale się pojawiają różne sytuacje, tak? Agresja w szkole, przestępstwa różnego rodzaju gdzieś tam w szkole. Czy potrafimy też temu zadziałać i działamy w tym kontekście? A jak nie my, czy mój uczeń, ten mój najsłabszy, on potrafi odpowiedzieć, potrafi schować się, potrafi zareagować odpowiednio względem agresji, względem pewnej sytuacji, która jest jakby no nietypową sytuacją, która jest. Czy w tym momencie też jakby ważnym pytaniem, czy nadal tak edukujemy i czy edukujemy i czy wyposażamy naszych uczniów w kompetencje takie, że będą w swoim życiu, później dorosłym, to też Państwo powiedzieliście, samodzielne. Na ile będą samodzielne? Czy te kategorie, które się obecnie, współcześnie pojawiają bardzo mocno, z którymi ja osobiście gdzieś tam dyskutuję, że na pierwszym miejscu zaczynają wypływać takie kategorie jak niesamodzielność, tak, zależność, nawet jak gdzieś tam jakby tą ową zależność naszych uczniów i niepełnosprawnych traktuje jako uzależnienie od pewnych systemów i tak dalej. Ale to, co też ważne jest, osoby, z którymi ja pracuję i pokazuję pewne rzeczy, oczywiście nie wszyscy, tak? Jest to pewien kwestia wyboru, tak? Czy ktoś chce się uczyć, czy ktoś się nie chce uczyć, czy ktoś chce się wyposażyć w kompetencje, czy ktoś nie chce się wyposażyć w pewne kompetencje, ale ma wybór. I tu też pokazując Państwu jakby tutaj pewną taką kwestię zarządzania tego kryzysowego. Czy my chcemy uczyć naszych uczniów radzenia sobie z kryzysem, czy nie chcemy ich uczyć zarządzania tym kryzysem? W swoim własnym, tych reakcjach. I co wtedy,
czy mamy w szkole odpowiedni sztab ludzi, którzy w sytuacji, to jest jakby ważne pytanie, którzy w sytuacji tego kryzysu, bo jest jakby powołany, bo są powołane, powinny być z formalnego punktu widzenia, są dokumenty, ale czy w mojej szkole, mojej szkole, w przedszkolu jest odpowiedni zespół, odpowiednio przeszkolony do zarządzania kryzysowego? I to jest jakby ważnym pytaniem. Jeżeli tego nie ma, tak, czysto tak po ludzku tego nie ma, to może warto jednak o tym pomyśleć, bo w momencie, kiedy następuje kryzys, następuje taka sytuacja kryzysowa, jest już za późno, bo ja nie będę potrafił, nie będę umiał zareagować. Ja jako ten sprawny, jako ten nauczyciel, jako ten pedagog, tym bardziej, czy mój podopieczny, on będzie potrafił zareagować, on będzie potrafił uciec, tak, od tej sytuacji, będzie potrafił ewakuować się z sytuacji, kiedy mamy huk, dym i tak dalej. Także tutaj to są bardzo ważne, moim zdaniem bardzo ważne pytania. Oczywiście to się nie dzieje jeszcze u nas w kraju, ale pojawiają się pewne sytuacje, pojawiają się pewne dyrektywy, pojawiają się pewne myśli gdzieś tam, które gdzieś tam są. Tak jak zresztą powiedziałem Państwu, czy i jak, jakie osoby, czy te osoby są wyposażane w kompetencje, które należą do sztabów, jakby do szkolnych sztabów kryzysowych. Na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć to, co przebadałem. Wygląda to, kolokwialnie mówiąc, słabo. Tak? Jest to gdzieś tam bardzo często z pewnej takiej nagonki, wytypujemy sobie pewne osoby, a zadaję pytanie, bardzo proste pytanie, czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy w takim zakresie? Odpowiedź brzmi nie. Jak, w jaki sposób możesz wtedy tego swojego ucznia nauczyć z niepełnosprawnością takich pewnych umiejętności, kiedy sam ich nie potrafisz i nie umiesz? Nie potrafisz, tak? I tak dalej. Tak jakby to jest jakby to pytanie, znaczy i dlaczego jakby tutaj też kończąc się... Przepraszam, panie doktorze, tak. Mogę prosić o dyscyplinę czasową. Tak, już uciekł, już kończę. I tutaj właśnie to jest jakby kończąc i ostatnie zdanie, czy my... potrafimy przewidywać i potrafimy wyciągać naukę z historii, która ona moim zdaniem jest bardzo ważna, aczkolwiek okrutna, czy tego nie potrafimy i czy będziemy czekać na coś, a coś wyskoczy. Zarządzanie kryzysowe jakby zweryfikowało nas, brak umiejętności zarządzania kryzysowego i różnymi sytuacjami, COVID nas zweryfikował, tak? Czy potrafimy, czy potrafiliśmy i czy zarządzaliśmy. Jakby dokumenty, tak jak zresztą Państwu pokazałem, one były dużo wcześniej niż COVID, tak, i tak dalej, tak, i te sztaby, które powinny być powołane, one miały być z formalnego punktu widzenia dużo wcześniej gdzieś tam powołane. A jak funkcjonowaliśmy, można gdzieś tam dyskutować i pokazywać gdzieś tam na różnych gdzieś tam obszarach, ale tylko jakby do dzisiaj też, dlatego też będę prosił o jakby udostępnienie tym osobom, które będą chciały jakby całej tej prezentacji pokazującą, jakby z formalnego punktu widzenia wszystko jest dobrze, tak, dlatego mówię, tak. Wszystko jest z formalnego punktu widzenia dobrze, a summa summarum, kiedy wychodzi coś naprawdę ten, no to nie działa i nie dzieje się. Tak na przykładzie chociażby COVID-u i tak na przykładzie jakby edukacji i systemów, które gdzieś tam mamy u naszego sąsiada, czyli w Ukrainie, tak, gdzieś tam analizując i rozmawiając. Bardzo Państwu dziękuję i przepraszam za przedłużenie, także, ale... Dziękuję bardzo. Niezwykle ciekawy temat też sytuacji kryzysowej i kompetencji. Jak najbardziej prezentacja zostanie Państwu udostępniona ze zgodą autora, więc jak najbardziej ona zostanie Państwu przesłana mailowo. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Poproszę teraz o prezentację pana dyrektora Mirosława Śnigórskiego, który opowie o dostępności w szkole, na przykładzie kierowanej przez siebie publicznej szkole podstawowej nr 2 imieniem Polskich Olimpijczyków w Opolu. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Pozdrawiam od wszystkich, od 102 nauczycieli w trakcie Rady Pedagogicznej, gdzie między innymi opowiadamy o tym, jak przygotować się do nowego roku szkolnego. I ja będę, proszę Państwa, bazował na danych z poprzedniego roku, czyli sprzed 2 miesięcy, jak dostępna jest szkoła i co przygotowujemy dla uczniów o specjalnych potrzebach, dlatego że jest ich ogromna ilość i jak jesteśmy przygotowani.
Moja szkoła, no ze względu na to, że w wyniku reformy się nie pomieściłem w jednym miejscu, jest w dwóch budynkach, tak zwana mała dwójka i duża dwójka. To, co Państwo widzicie na zdjęciach, będę o nich mówił, to są sale integracji sensorycznej, ale to za chwilkę poproszę o zdjęcia. Natomiast jestem w dwóch szkołach. Mała dwójka to dzieci uczniów klas 1-3 i duża dwójka dzieci klasy 4-8. 743 uczniów, więc widzicie Państwo niezłe przedsiębiorstwo, nauczycieli setka, nauczycieli i na to chciałem zwrócić uwagę. Na 100 nauczycieli 24%, na 24 nauczycieli to nauczyciele zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 1/4. Edukacja włączająca właśnie w ten sposób jest w Polsce organizowana. 1/4 nauczycieli, ogromna ilość zajmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pewnie jeżeli słucha nas któryś z dyrektorów, będzie zaskoczony, że właśnie dwóch pedagogów, dwóch psychologów, ale to dlatego, że właśnie wspominałem, że jesteśmy w dwóch budynkach oddalonych o kilometr i no, nie byłoby możliwości, aby oni pracowali tylko przemieszczali się, muszą być po prostu na miejscu. Natomiast 17 nauczycieli wspomagających, to jest już ogromna rzesza ludzi, specjalny zespół. 8 lat temu zatrudniałem pierwszego i to jeszcze taki była niesprawiedliwość społeczna, bo był zatrudniany według ustawy na 40 godzin ten nauczyciel z kwalifikacjami. Teraz są to nauczyciele pracujący na 20 godzinach. Proszę Państwa, powiem tak, przy budżecie szkoły, szkoła kosztuje miasto, państwo, nas podatników ponad 10 milionów złotych. 1/10 to są zajęcia dla, to są środki finansowe dla nauczycieli wspomagających i dla zajęć, które organizujemy dla tych uczniów. Uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. 31 uczniów, no to jest ogromna ilość. Zaczynaliśmy 9 lat temu od pierwszego ucznia i na nim się uczyliśmy. Szkolenia rad pedagogicznych, każdy rok szkolny, ten okres przed rozpoczęciem roku szkolnego jeszcze w sierpniu, to spotkania ze specjalistami, specjalne zespoły, gdzie tłumaczymy i uczymy, jak postępować z tymi uczniami. Oni są bardzo różnie funkcjonujący, jak to w przypadku uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera. Niektóre są to dzieci, które słabo funkcjonują i potrzebują obecności nauczyciela cały czas. Jest problem, jaki mamy, to, że brakuje nam specjalistów. Czasami jest tak, że trzeba rozmawiać, przeprowadzić rekrutację spośród 10-12, żeby wybrać jedną osobę i to osobę, która ma niełatwą pracę, bo to jest sytuacja, być może Państwa troszeczkę zszokuje, ale te dzieci czasami zachowują się bardzo agresywnie, te dzieci potrafią uderzyć, potrafią kopnąć, potrafią opluć, potrafią ugryźć wręcz. I to powoduje, że nie jest łatwo znaleźć dobrego nauczyciela, nie wspominając oczywiście o tym, co jest czynnikiem jakby decydującym i najważniejszym w tym wszystkim, a mianowicie względy finansowe. Ale nie chcę absolutnie utyskiwać, bo chcę wręcz powiedzieć inaczej. Jestem bardzo zadowolony, że miasto Opole, które wydaje, dokłada do subwencji państwowej ponad 160 milionów złotych, dokłada do subwencji państwowej, daje bardzo duże środki finansowe. No, chociażby to, że w jednej szkole jest 17 wspomagających, czyli jeżeli jest problem, jest on zdiagnozowany, piszemy odpowiednie uzasadnienie i tych nauczycieli dostajemy, możemy ich po prostu szukać i rekrutować. Muszą mieć te dzieci specjalne warunki. One nie powinny być. Generalnie uważam, że one nie powinny być w szkołach ogólnodostępnych wszystkie dzieci, bo niektórzy sobie nie radzą właśnie z przestrzenią, nie radzą sobie z hałasem sali lekcyjnej, z hałasem korytarzy szkolnych, ale są i musimy im stworzyć warunki. Udało się stworzyć dwie sale, bo skoro dwa budynki to dwie sale. Poprosiłbym o ten drugi slajd. To jest właśnie w małej dwójce, bo przecież nie mamy wątpliwości, że zaczynać trzeba bardzo wcześnie. To z jednej sali lekcyjnej, dużej mogliśmy zrobić taką salę do zajęć integracji sensorycznej.
Tu wykorzystuje połączenie środków, dlatego że to nie jest tak, że miasto Opole daje bez końca, też ma ograniczenia budżetowe, ale zawsze jeżeli do pani skarbni zwracamy się z prośbą do pana prezydenta o przekazanie środków, a mamy coś, to dostajemy. Na terenie szkoły działa fundacja Sport i Oświata to dobra lokata, pozyskujemy z różnych źródeł, oczywiście też z 1,5% pozyskujemy środki i jeżeli część środków miałem na wyposażenie właśnie ze szkolnej fundacji, z Rady Rodziców, od sponsorów, a na przygotowanie sali, czyli to co mówię, to co surowe, podłoga, ściana, elektryka, daje miasto. Koszt takiej sali był 2 lata temu około 40 tysięcy złotych z wyposażeniem. Po wykonaniu takiej sali odbywa się szkolenie, przechodzą specjaliści z miejskiej poradni, analizujemy jakie mamy dzieci, z jakimi trudnościami te dzieci się spotykają i specjaliści zatrudnieni w szkole pracują nad tym, nad dziećmi. Czy są efekty? Oczywiście. Życzyłbym sobie, aby w każdej szkole, każdemu dyrektorowi, każdym rodzicom życzę, aby w każdej sali była taka właśnie sala. To jest mała dwójka i kolejny slajd to będzie duża dwójka, gdzie niestety warunki lokalowe nie są tak doskonałe i to jest jedno z pomieszczeń, gdzie kiedyś jeszcze jak były stare kotłownie, to było składowisko węgla, to wszystko zostało również ze środków w 100%, które otrzymaliśmy z miasta kwotą 20 tysięcy złotych od początku zrobione do samego końca. To Państwo widzicie, jeszcze jest w takiej fazie, że coś jest zapakowane, ale dzisiaj na dzień dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego to wszystko już jest ładnie ułożone i dobrze wyposażone. Mając środki zewnętrzne, czyli z Rady Rodziców i z Fundacji, mogę sobie pozwolić na zaspokajanie tak naprawdę wszelkich potrzeb dla nauczycieli specjalistów, w szkole oprócz tych wspomagających pedagogów, logopedów, psychologów jest również pedagog specjalny. No, szczęście mi sprzyja, bo jest to kolejny specjalista z powiatowej poradni, który robi fantastyczną robotę, wspiera nas w diagnozie tych dzieci, w rozmowach, w przygotowywaniu tych zajęć, jest obecny na tych zajęciach i możemy bardzo precyzyjnie, szybko reagować, aby tym dzieciom najzwyczajniej pomóc. Ta sala jest potrzebna też do tego, że wielokrotnie się zdarza w ciągu dnia, że te dzieci nie wytrzymują, jest potrzebna sala, gdzie będzie można nimi natychmiast wyjść i odpowiednio zadziałać, żeby jak najbardziej tym dzieciom pomóc. Mamy też i przypadki bardzo trudne, bo mamy ucznia, który ma orzeczenie o kształceniu specjalnym, ale niepełnosprawność sprzężoną, ma upośledzenie w stopniu lekkim i afazję. Ten uczeń oprócz tego, że ma zajęcia rewalidacyjne, jak wszyscy uczniowie z orzeczeniami, to ma również indywidualne zajęcie edukacyjne. Uczeń jest głęboko zaburzony i dlatego ucznia mamy, bo warunki pozwalają. Przypomnę, że to jest jakby najistotniejsza rzecz, bo takich warunków w Opolu nikt więcej nie ma. Ma własną salę lekcyjną, taką właśnie podobną do tego pomieszczenia, które Państwo oglądacie. I on tam ma jakby swoją salę lekcyjną, przychodzi, ma swojego nauczyciela wspomagającego, ma indywidualne zajęcia edukacyjne, ale oczywiście dla procesu społecznego takiego jest włączany w inne zajęcia lekcyjne, żeby również wiedział, jak ma się zachowywać, kiedy jest jednak z innymi uczniami. Uczestniczy w pełnym życiu klasy, czyli są to wyjścia na basen. Wymaga to od strony i rodziców, ale szkoły przede wszystkim mnóstwo zabiegów. To są ogromne koszta. Powiem Państwu, że tylko ten jeden uczeń dodatkowo kosztuje 118 tysięcy złotych w stosunku do innego ucznia, bo jest nauczyciel wspomagający, tylko dla niego 10 godzin zajęć indywidualnych plus zajęcia rewalidacyjne, więc koszt takiego jednego ucznia to jest 118 tysięcy. Używam określenia, że na to stać najbogatszych, abyśmy mogli się tymi dziećmi zajmować. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że warto. Ci uczniowie powinni mieć właśnie taką opiekę i bardzo się cieszę, że mając środki finansowe, a przede wszystkim specjalistów,
dobrych, którzy się zajmują z tymi dziećmi, możemy stworzyć dla nich jak najlepsze warunki, ale podkreślę to, co mówiłem, bezwzględnie podstawą są nauczyciele specjaliści, których nie ma. Ci, którzy przychodzą, często wolę nowego nauczyciela tuż po studiach, abyśmy sobie go tutaj ukształtowali przez tych, którzy już nabrali doświadczenie przez ostatnich parę lat. Oczywiście koszt tego nauczyciela to jest tak naprawdę na 12 miesięcy, bo jeżeli są zatrudnieni od 1 września, to są oni do 31 sierpnia. Tyle, proszę Państwa. Oczywiście wiele by mówić, bo tych uczniów z orzeczeniami tylko ze zespołem Aspergera mamy 31, ale z orzeczeniami o kształceniu specjalnym jest 55, ogromna ilość godzin, bo tygodniowo w dwóch budynkach realizujemy 2400 godzin w ogóle z wszystkimi uczniami, nie tylko mówię o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze. Dziękuję Państwu za wysłuchanie wszystkich prezentacji. Na czacie pojawiły się pytania do naszych prelegentów. Myślę, że możemy rozpocząć, jeżeli Pan Dyrektor się śpieszy na radę, to możemy zacząć od Pana pytań. Bardzo, bardzo proszę. W trakcie pojawiły się pytania do Pana. Agnieszko, mogę Cię prosić o odczytanie pytań do Pana Dyrektora, później przejdziemy do pytań do Pana Naczelnika i po kolei te pytania, które się na czacie pojawiły. Dobrze, pierwsze pytanie do Pana Dyrektora jest od Pani Anny Bizu-Piechni. Rozumiem, że to koszt roczny od września do czerwca. Tak, tak. Ja to zdążyłem, oczywiście to jeszcze zauważyłem. To jest koszt od września do sierpnia, bo nauczyciele zatrudnieni od 1 września są zatrudnieni do końca sierpnia, więc mówimy o 12 miesiącach takich koszty zatrudnienia. Oczywiście on może być różny w zależności od tego, czy to będzie nauczyciel początkujący, czy to będzie nauczyciel dyplomowany, ale to jest akurat było liczone przy nauczycielu dyplomowanym. Mhm. I kolejne pytanie do Pana. Jak zapewniają Państwo miejsce rehabilitacji dla tych uczniów? Czy to są dla Państwa sale, czy je Państwo wynajmujecie? Tak, ja myślę, że tutaj pytanie padło, zanim pokazałem. Tutaj te dwie sale są to już nasze sale, więc koszt jest tylko tak naprawdę utrzymania i wsparcia, wypełnienia pomocami dydaktycznymi i zapewnieniem doskonalenia tych nauczycieli, którzy tutaj pracują. Nie miałbym środków, żeby cokolwiek wynajmować, ale ja to podkreślę, jeżeli ktoś z Państwa myśli, że polska szkoła właśnie tak jest wyposażona i ma takie sale, to nie jest prawda. To nie jest prawda, że tak jest wszędzie. Są to wyjątkowe sytuacje, że możemy coś takiego zapewnić. Ostatnie pytanie. Jak wygląda rotacja czasowa i dostępność dla tych dzieci, skoro jest ich około 50? Tak, jest ich około 50. Nie wszyscy wymagają, bo są dzieciaki, które pięknie funkcjonują, mimo że posiadają orzeczenia. Natomiast przypomnę, że jesteśmy w dwóch budynkach i to się może podzielić. Klasy 1, czy potrzebują więcej, mają swoją tą dużą salę, tam może czasami i dwóch uczniów uczestniczyć w tych zajęciach. Tym się dzielą już specjaliści, ale są rzeczy, których możemy nie przewidzieć. Chociażby to, że uczniowie wpadają w szał, jest atak agresji i oczywiście, że może się być sytuacja, że ta sala będzie zajęta z jakiegoś powodu, to wtedy szukamy dotychczasowych rozwiązań, są inne pomieszczenia, jest podwórko, place zabaw i specjaliści już mają swoje metody, aby zaradzić temu wszystkiemu. Tutaj pojawiło się jeszcze pytanie odnośnie zajęć z WF-u. Jak rozwiązują Państwo zajęcia WF-u dla osób z niepełnosprawnościami? Czy biorą oni w pełni udział w tych zajęciach, czy też współpracujecie na przykład z organizacjami, które prowadzą zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością, czy uczniowie są wyłączeni z zajęć z WF-u? No nie są. Imię Szkoły Polskich Olimpijczyków zobowiązuje. Ci uczniowie nie mają zaburzeń żadnych ruchowych. Ci uczniowie, chociażby wspomniany przeze mnie ten wyjątkowy uczeń, chodzą na zajęcia na basenie. Wszystkie dzieci chodzą na zajęcia na basenie, wymagają ewentualnie, bo idzie z nimi nauczyciel wspomagający i oni, jeżeli mogą mieć problem, jaki mogą mieć oni problem? Oni przede wszystkim mają problem, żeby nie przegrywać w rywalizacji. To nie
jest tak, że tej rywalizacji wtedy unikamy i cała klasa nie ma rywalizacji. Tak jest, z nimi się po prostu pracuje tak jak trzeba i trzeba im próbować. Ja też mam takiego ucznia, bo jestem dyrektorem, który prowadzi zajęcia i lekcyjne i też mam takich uczniów i muszę być po prostu czujny. Dziękuję panu bardzo. Teraz będą pytania do pana dyrektora Iwańcio. Czy w przypadku cyfrowego pliku, dlaczego jest przymus pisania wielkimi literami, skoro ogólne zasady są takie, żeby wersalikami nie pisać? Czytelność cyfrowego formularza będzie zapewniona również bez wielkich liter. Według mnie powinno być to tekst dla odręcznego ewentualnie pisania. Dzień dobry. Tak, oczywiście naczelnik. A jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, to dziękujemy za uwagę. Ten formularz jest zarówno do wykorzystania w formie cyfrowej, jak i po wydrukowaniu, także jak najbardziej jest to prawdą, że absolutnie nie trzeba go wypełniać wielkimi literami. Ten tekst będzie nadal czytelny, jeżeli chodzi o zapis w formie cyfrowej, natomiast w formie odręcznej. Dlatego to prosimy i to zostawiliśmy w tym jednym wzorze formularza, który mamy, ponieważ zdarza się nam faktycznie, że mniej czytelne pismo odręczne, które jest w formie liter pisanych, jest po prostu dużo mniej czytelne. Chcemy uniknąć tutaj sytuacji, w której z tego względu, że nie możemy przeczytać tego pisma, będzie się sprawa przedłużała. Kolejne pytanie. Co w przypadku szkoły społecznej, prywatnej? W jaki sposób taka szkoła może uzyskać środki na likwidację barier architektonicznych? Powiem tak. Jeżeli chodzi o podmioty prywatne, to oczywiście tutaj te zasady, które ograniczają możliwość finansowania poprawy dostępności tylko i wyłącznie do podmiotów publicznych, to oczywiście z tych źródeł ten podmiot skorzystać nie może, także trzeba poszukiwać innych źródeł finansowania. Zachęcam do tego, żeby kontaktować się mimo wszystko chociażby z Funduszem Dostępności, dowiedzieć, podpytać się też, żeby rozeznać się, na ile dany podmiot, dana szkoła, chociażby społeczna, tak, będzie podmiotem publicznym, na ile nie i czy są jakieś inne możliwości pozyskania finansowania, być może chociażby w ramach finansowania tej działalności szkoły, którą ona na bieżąco prowadzi, jako że jako placówka edukacyjna też powinna zapewniać dostępność. Pragnę zauważyć, że podmioty niepubliczne zgodnie z ustawą nie mają tego obowiązku, natomiast ustawa wskazuje, że powinny o tą dostępność dbać i działać, żeby ją zapewniać. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie jest do pani Małgorzaty Bolczak. Czy ten model edukacji włączającej jest tylko dla dzieci z upośledzeniem lekkim? Nie, model i opis modelu zawiera informacje, że mogą być to dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Czy dzieci z upośledzeniem umiarkowanym mogą uczyć się w szkole ogólnodostępnej? Oczywiście, mają po prostu inny program nauczania, natomiast my troszeczkę pracujemy taką techniką opartą o badania Down Syndrome Education, gdzie tak naprawdę wszystkim dzieciom po prostu ograniczamy ten sam materiał, który jest realizowany w ramach lekcji, do poziomu, na jakim dzieci funkcjonują, czyli uczymy się tego samego, czyli jeśli uczymy się o kampanii wrześniowej, to tak jak mówiłam, chociaż jedno zdanie, ale o kampanii wrześniowej. Żeby cały czas również ta wiedza ogólna pojawiała się w umyśle dziecka, żeby ono również mogło prowadzić rozmowy na dany temat z rówieśnikami. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie jest do pana Śniegorskiego. Przepraszam, pan dyrektor musiał powrócić na radę, więc na to pytanie pan dyrektor odpowie mailowo. Poprosimy o udzielenie odpowiedzi. Dobrze. Czyli kolejne pytania też są jakby dla pana dyrektora. Tak, te wszystkie pytania, które państwo skierowali do pana dyrektora Śniegórskiego, jak najbardziej zbierzemy i poprosimy pana dyrektora o przygotowanie odpowiedzi. Prześlemy do państwa mailowo. Być może ktoś z państwa miałby ochotę zadać pytanie głosowe, czyli włączyć mikrofon i zadać pytanie, albo też jeszcze jakieś pytania z państwa strony pojawiają się po tych prezentacjach. Tutaj było pytanie dotyczące też od pana doktora
do Państwa o to, w jaki sposób funkcjonują Państwa szkolne zespoły zarządzania kryzysowego. Więc jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę podzielić się takimi informacjami, to zachęcam do zabrania głosu. Jeżeli nie ma chętnych, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za udział w naszym kolejnym webinarium. Kwestia dostępności w edukacji jest z pewnością bardzo rozległą kwestią. Tutaj poruszyliśmy kilka tematów od strony właśnie rodzica, od strony szkoły i też sytuacja kształtowania pewnych kompetencji w sytuacjach kryzysowych. Natomiast jeżeli, tak jak mówię Państwu, nasuną się jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do wpisania ich na czacie, ponieważ zostało jeszcze troszkę czasu do zakończenia webinarium. Nie wiem, czy mogłabym poprosić Panią Małgorzatę Bulczak o udostępnienie tego filmu. On trwa 3 minutki, więc jako takie podsumowanie też... Bardziej tutaj też Państwo na czacie prosili o udostępnienie tego filmu, więc skoro mamy czas, nie ma pytań, możemy, myślę, do tego filmu powrócić. Widzę, że udostępnił mi się ekran na całości i teraz się okazuje, że nie umiem go zmniejszyć. OK. Widzicie, rozumiem mój ekran? Tak, tak. Film jest. I już jest film, już go puszczę.
Bardzo dziękuję. Już tu staram się zamknąć, tylko patrzę tu. Ja również bardzo dziękuję, że udało się też ten film włączyć. Szanowni Państwo, pojawiło się jeszcze w trakcie filmu jedno pytanie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa podejmie się odpowiedzi na nie. Czy można dokończyć rozpoczętą naukę po 24 roku życia? Dziecko z niepełnosprawnością będzie musiało zakończyć naukę rok przed państwowym egzaminem zawodowym. A mówimy o tym, aby usamodzielniać osoby z niepełnosprawnościami. Czy są przewidywane nowelizacje prawa w tym zakresie? Czy ktoś z Państwa podejmie się? Jeżeli nie, to spróbujemy na to pytanie, drodzy Państwo, odpowiedzieć już mailowo. Przygotujemy odpowiedź dla Państwa, skonsultujemy ją i odpowiedź na te pytania prześlemy do Państwa mailowo. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony serdecznie dziękuję ze strony Departamentu do Spraw Dostępności za to, że uczestniczyli Państwo w dzisiejszym webinarium. Już dzisiaj zapraszam też na kolejne webinarium, które odbędzie się w ostatni czwartek kolejnego miesiąca, czyli września. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, ale też Facebooka, gdzie pojawi się informacja o tym, jaki będzie temat tego webinarium, a w przededniu tak naprawdę rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Myślę, że ten temat, który podjęliśmy, jest niezwykle ważny i na pewno też jeszcze dużo informacji, dużo elementów z tego tematu nie zostało poruszonych, ale to tylko świadczy o tym, że obszar edukacji jest obszarem niezwykle wymagającym, a kwestia dostępności w tym obszarze jest niezwykle ważna. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję prelegentom za prezentację. Dziękuję Państwu uczestnikom, osobom, które zadawały pytania. Dziękuję również tłumaczom języka migowego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnym webinarium. Dziękuję bardzo. Do widzenia.